Cześć! W dzisiejszym magazynie przybliżymy sylwetki zespołu w łódzkiej Ekstralidze. Łódź to po Bydgoszczy, Warszawie i Trójmieście kolejne miasto w strukturze Ekstraliga.pl. W ostatnich dniach odwiedziliśmy przedstawicieli zespołów, sponsorów i zawodników z miasta położonego nad rzeką Ner. Na początek udaliśmy się do firmy Janis, gdzie rozmawialiśmy z wicedyrektorem, panem Piotrem Wlachosem. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotrek Wlachos, jestem zastępcą dyrektora w naszej firmie. Nasza firma zajmuje się usługowym uszlachetnianiem, wykańczaniem i barwieniem wszelkiego rodzaju tekstyliów, głównie odzieżowych, ale też materacowych, samochodowych, obiciowych. Jeżeli chodzi o naszą przygodę z piłką nożną szóstek, to jest to całkowicie inicjatywa oddolna naszych pracowników, głównie Roberta Dąbrowskiego i Przemka Słyścio. Jakiś czas temu postanowiliśmy utworzyć własną drużynę przy skromnym sponsoringu naszej firmy. Nie ukrywam, że rozgrywki te zostały nam przedstawione przez właśnie tych pracowników. Kiedy zapoznaliśmy się z tym, czym jest Ekstraliga.pl, bardzo nam się to spodobało, bardzo nam się spodobała forma, oprawa graficzna. Przede wszystkim pasja ludzi grających tam i to, że mogą poczuć się jakby grali na dużo wyższym poziomie, w dużo wyższej klasie rozgrywkowej, dzięki właśnie wspomnianej oprawie. Postanowiliśmy przyłączyć się do Ekstraligi.pl i rozpocząć swoją przygodę właśnie tutaj. No nie ukrywam, że pierwsze miejsce w tym sezonie w rundzie zasadniczej nas mocno zaskoczyło, pozytywnie. Dzięki temu teraz mamy ambitne cele. Chcielibyśmy w ciągu kilku lat, nie wiem, trzech, może czterech, zdobyć Mistrzostwo Polski. Przemysław Osowski, prezes KP Soccer Calcio Łódź. W tej chwili znajdujemy się w głównej siedzibie sponsora generalnego naszego klubu, sieci szkół Cosinus. Szkoły policjalne, szkoły średnie i szkoła wyższa to jest ten zakres działalności, główny zakres działalności firmy Cosinus. Kontakt ze strony ekstraligi.pl to był ten początek naszej znajomości. Weszliśmy na stronę ekstraligi.pl, poczytaliśmy sobie, zobaczyliśmy, że to fajnie wygląda, zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tych rozgrywkach, ponieważ poziom niektórych rozgrywek, których dotychczas braliśmy udział w Łodzi, poziom organizacyjny był zdecydowanie niesatysfakcjonujący nas. Troszeczkę ciężko było, szczególnie na początku, przestawić się z piłki z futsalu na tą piłkę na Orliku, tym bardziej mamy problem z piłką Adidasa, nie ukrywam, która jest zupełnie inna od piłki futsalowej. Także początki były nieciekawe, pierwsze dwie porażki. Na szczęście udało się chłopcom powalczyć i weszliśmy do tej czwórki. Dopóki piłka w grze, będziemy starali się coś jeszcze ugrać. Natomiast no, nie ukrywamy, że Janis jest faworytem w tej chwili do wygrania tej ligi. Chcielibyśmy przynajmniej w tej trójce, czyli na pudle się zmieścić. A czas pokaże, czy uda się te plany zrealizować. Witam, nazywam się Tomasz Jaskulski, jestem współwłaścicielem firmy Wolers. Firma nasza zajmuje się kompleksowym wyposażeniem warsztatów od doradztwa poprzez projekty, zarówno sprzedaż, jak i później obsługa cała przedsprzedażna i posprzedażowa. Jesteśmy również pionierem odnośnie wypożyczalni narzędzi takich jak blokady rozrządu, różnego rodzaju ściągacze, jak i klucze specjalistyczne do warsztatów samochodowych, jak i serwisów autoryzowanych. Pomysł na sponsoring w amatorskiej lidze właśnie piłki nożnej wziął się z tego, że mój wspólnik gra w tym zespole już od paru lat, więc postanowił razem z drużyną, co uważam, że bardzo fajne jest i słuszne i okaże się to, podejrzewam, z biegiem czasu, z korzyścią dla naszej firmy, jak i dla drużyny. Łukasz Sałaj z zespołu Multibanku i mój kolega Dawid Lewkowski, miło mi.
Reprezentujemy Multibank, że od 5 lat nasza firma obecnie występuje pod tą jeszcze nazwą, gdyż główna nazwa jest to Brebank S.A. Od 5 lat, tak jak mówię, Brebank propaguje wśród pracowników danych placówek, a także pracowników ogólnie banku, ideę sportu, gdzie na tą rzecz też pomagają nam zbierać środki finansowe. Poprzez udział w różnych rozgrywkach na terenie całej Łodzi zostaliśmy zaproszeni jakby do udziału w Ekstralidze. Z tego powodu nam było też bardzo miło, gdyż drużyn, które reprezentują region łódzki, jest bardzo dużo, szczególnie w piłce sześcioosobowej. Także to, co nas urzekło i na co zdecydowaliśmy się, to rzeczywiście też niskie koszty samego udziału, a także profesjonalna i fajna obsługa całych zawodów. No i profesjonalne zaplecze, fajna organizacja, bardzo profesjonalna, także tak nam przypadło do gustu. Tak, na rzecz tego właśnie też bardzo, bardzo nam się podobał tutaj udział. Mam nadzieję, że będziemy dalej w przyszłym roku uczestniczyć w tych rozgrywkach. Runda zasadnicza była naszym takim jakby debiutem w tej lidze. Nie chcemy odkrywać wszystkich kart. Mamy nadzieję, że w rozgrywce finałowej pokażemy jeszcze, na co nas stać. We'll be right back.
Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś małym stopniu udało nam się przybliżyć profile każdej drużyny. Wszystkim drużynom życzymy wielu goli i zwycięstw, a kibicom i sponsorom wielu niezapomnianych wrażeń podczas oglądania zmagań swoich ulubieńców. Do zobaczenia!